Były występy artystyczne najmłodszych, prezenty oraz podziękowania. Tak wyglądała uroczystość otwarcia nowej części żłobka przy ulicy Niedziałkowskiego. Wróbelki mają od dziś komfortowe warunki. Wszystko jest nowe, przygotowane od początku do końca z myślą o najmłodszych. Dumy i zadowolenia z otwarcia nie krył obecny na uroczystości prezydent Piotr Krzystek. Nasze dzieci będą się tutaj czuły. Widać po tym żłobku i po naszych żłobkach w Szczecinie, jak wiele się w tej przestrzeni zmieniło. Bo nam się kiedyś, być może jeszcze z czasów PRL-u, żłobki kojarzyły z czymś takim nieprzyjaznym. Jak widać, żłobki mogą być przyjazne, dzieci mogą być otoczone wspaniałą opieką i mogą się tutaj rozwijać, mogą się uczyć i przygotowywać do tej edukacji przedszkolnej, która jest już powoli zaczyna być obowiązkowa i która przygotowuje do szkoły. W nowym skrzydle powstały sale dla 3 grup dzieci. Każda z nich ma do dyspozycji oddzielną bawialnię, sypialnię oraz łazienki. Dodatkowo wybudowano pomieszczenie do wydawania posiłków oraz zaplecze dla pracowników. Sale są przestronne, wyposażone w sprzęt dla najmłodszych dzieci, posiadający niezbędne atesty. Wraz z oddaniem nowej części żłobka prace rozpoczęły się w starym budynku. W tej części również pomieści się około 90 dzieci. Cała inwestycja to nie tylko nowa część żłobka, ale również modernizacja starego budynku, który już tutaj funkcjonuje od wielu, wielu lat przy ulicy Niedziałkowskiego. Więc w związku z oddaniem nowej części żłobka prace od razu weszły na starą część. Tam też do remontu idą 3 sale, łącznie z bawialniami, z sypialniami, łącznie z pomieszczeniami do wydawania posiłków. Powstanie również łącznik, zagospodarowany będzie teren. Dzieci będą miały nowy plac zabaw. Koszt inwestycji to prawie 9 milionów złotych. Prace przy starym budynku oraz zagospodarowaniu terenu mają zakończyć się w pierwszym kwartale 2015 roku.